złożone tego artykułu 227 i 229.1 KPA. Na notoryczne łamanie przez przewodniczącego Rady Miasta Lublin paragrafu 42 punktu 5 Statutu Miasta Lublin, według którego przewodniczący Rady może udzielić głos osobie nie będącej radnym za zgodą Rady. W uzasadnieniu wskazano tutaj, że skarga właśnie dotyczy takiej sytuacji, w której przewodniczący Rady nie udzielał możliwości zabrania głosu na sesji Rady Miasta przez skarżącego, mimo że takiego głosu udzielał innym osobom. Skarga ta trafiła, jak wspomniałem, do wojewody lubelskiego, który przekazał ją następnie do Rady Miasta Lublin. A z kolei podjęła uchwałę, że jest niewłaściwa do rozpoznania tej skargi. Roku stwierdzono, że brak właściwości Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia skargi Andrzeja Filipowicza. Postanowiono o przekazaniu ponownie tej skargi do wojewody lubelskiego celem jej rozpoznania. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano, że właściwie powołując powinien na orzecznictwo sądów administracyjnych, wynikało, że w razie przepisy ustawy o samorządzie gminy nie wskazują, jaki jest organ upoważniony do rozpatrywania skarg na przewodniczącego Rady Gminy. Podobnie nie wskazują tego przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, ale skoro z artykułu 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy wynika, że przewodniczącego powołuje, odwołuje Rada do Rady Gminy, do rozpoznania skargi na przewodniczącego Rady Gminy upoważniony jest właśnie Rada. Przepraszam, jest upoważniony wojewoda do rozpoznania tej kwestii. W rozstrzygnięciu nadzorczym, które zostało zaskarżone, to było właśnie w rozstrzygnięciu nadzorczym, w rozstrzygnięciu skargi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tak na pewno na to rozstrzygnięcie nadzorcze wskazywano, że takie stanowisko jest błędne, ponieważ organem właściwym do rozpoznania skargi jest wojewoda. Tutaj powołano się między innymi na orzecznictwo wcześniejsze, również rozstrzygnięcia nadzorcze różnych organów, m.in. wojewody dolnośląskiego, które stwierdził, że wprawdzie z artykułu 19 ust. 2 wynika, że taki organ nie jest, że przewodniczący rady nie jest organem gminy, ale do jego zadań należy organizowanie prac rady, tak, i z tego też powodu skargę powinien rozpoznać wojewoda, a to wynika z przepisu kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że w sprawach nadzoru nad radą gminy właściwie jest wojewoda. No tak, proszę bym mi to powiedzieć. Dziękuję. Udzielam głosu pełnomocnikowi strony skarżącej. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, Wysoki Sądzie. Wysoki Sądzie, w imieniu skarżącej Rady Miasta Lublin popieram skargę i wnoszę o uchylenie zaskarżonego aktu nadzoru rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego z dnia 4 października 2017 roku. Wysoki Sądzie, podtrzymując wnioski i uzasadnienie, jakie zawarłem w skardze, chciałbym pokrótce jeszcze dodać, iż sprawa, co Wysoki Sąd przed chwilą tutaj w prowadzeniu podkreślił, dotyczy rozstrzygnięcia nadzorczego. Skarga nie dotyczy, czy sprawa nie dotyczy rozstrzygnięcia sporu o właściwość, takowy zresztą w sprawach o uproszczonych dotyczących skargi wniosków nie może być przeprowadzony. Nie dotyczy zasadności skargi, a tego, czy organ nadzoru wojewoda lubelski w granicach przepisów prawa określonych w szczególności ustawą o samorządzie gminy prawidłowo stwierdził, zdaniem skarżącej nie, iż uchwała Rady Miasta Lublin uznaje się za niewłaściwą naruszenie przepisów prawa. Rada Miasta Lublin, Wysoki Sądzie, na podstawie artykułu 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z artykułem 229 punkt 1 KPA
zasadnie uznała, że nie jest właściwa do rozpatrzenia tej skargi. Wojewoda lubelski jako organ nadzoru, wykorzystując te narzędzia, które organu nadzoru stwarza ustawa o samorządzie gminy, rozstrzygnął niejako, w cudzysłowie oczywiście, ten spór o właściwość, wydając rozstrzygnięcie nadzorcze. Podkreślając w tym rozstrzygnięciu, że uchwała naruszyła artykuł 229 ust. 1 KPA. Wojewoda nie kwestionuje ani trybu podjęcia uchwały, uzasadnienia. Co do zasady, ta uchwała miała szerokie uzasadnienie, zarówno faktyczne, jak i prawne. Gdyby teraz odnieść się pokrótce do tej kwestii dotyczącej właściwości organu, oczywiście na kanwie rozstrzygnięcia nadzorczego. Właściwego organu do rozpatrzenia skargi na przewodniczącego Rady Gminy. W zapisie nie budzi wątpliwości, że przepisy KPA nie określają takiej właściwości. Zresztą, gdyby ta kwestia była uregulowana, jestem przekonany, że nie byłoby tej sprawy tutaj przed Wysokim Sądem. Jednakże odnalezienie właściwej wykładni przepisów prawa dotyczącej organu właściwego do rozpatrzenia skargi na przewodniczącego Rady Gminy w pierwszej kolejności powinno opierać się na regulacjach kodeksu postępowania administracyjnego. To kodeks postępowania administracyjnego wyraźnie stwierdza, jeżeli przepis szczególny nie wskazuje innego organu, organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest, i tutaj oczywiście są wymienione organy w artykule 223. Zdaniem skarżącej, takim przepisem uprawniającym do rozpatrzenia skargi, co podkreśla wojewoda, na przewodniczącego rady przez Radę Gminy, nie jest z pewnością artykuł 19 ustawy o samorządzie gminy. Przepis ten, niezależnie od kilku ustępów, które posiada, dotyczy generalnie powoływania, odwoływania przewodniczącego Rady Gminy. Nie można oczywiście w drodze odpowiedniej wykładni statutować uprawnienia Rady Gminy do, w ramach powoływania i odwoływania przewodniczącego, do rozpatrywania skargi przewodniczącego rady. Zdaniem skarżącej, przepisy KPA, które mówią o organie właściwym do rozpatrzenia skargi na Radę Gminy, powinny być właściwie stosowane do rozpatrzenia skargi na jej przewodniczącego. Słusznie, no tutaj oczywiście potwierdzam, organ nadzoru w odpowiedzi na skargę wskazał, że sam statut miasta Lublin w paragrafie 15 wskazuje, że organami wewnętrznymi Rady, i tu między innymi jest wymieniony przewodniczący Rady, tymczasem ja jako pełnomocnik cały czas podnosiłem skargę, że przewodniczący Rady nie jest organem wewnętrznym. Z pewnością Wysoki Sądzie, moim zdaniem, nie ma w ogóle takiej kategorii jak organy wewnętrzne rady. Ustawa o samorządzie gminy nic na ten temat nie mówi. Ustawa o samorządzie gminy mówi o organach gminy, którymi jest oczywiście rada, wójt, burmistrz, prezydent. Niezależnie od tego, co statut w tym zapisie, jak ten przepis statutu można byłoby interpretować, że przewodniczący rady jest organem wewnętrznym, to statut nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązujących. A ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie wskazuje, jakie są zadania, obowiązki przewodniczącego rady. Tylko i wyłącznie organizowanie pracy rady. Tak więc zdaniem skarżącym, skarga na przewodniczącego jest w istocie skargą na radę. W przeciwnym razie należałoby potraktować przewodniczącego jak rzeczywiście jakiś odrębny od rady organ. Czy to wewnętrzny, na pewno nie organ gminy, bo w sposób oczywisty ustawa o samorządzie gminy takiej funkcji nie przypisuje. Dlatego zdaniem skarżącej Rady Miasta prawidłowo zostały zastosowane przepisy kodeksu postępowania administracyjnego wskazującego, że ten sam organ, który jest uprawniony do badania skargi na Radę Gminy, jest uprawniony do badania skargi na jej przewodniczącego, który nie ma innych uprawnień, jak tylko i wyłącznie organizowanie pracy rady. Nie sposób zgodzić się z tezami w rozstrzygnięciu nadzorczym i później odpowiednio w odpowiedzi na skargę, że treść tej skargi przesądza, że w istocie dotyczy ona działania przewodniczącego. Oczywiście w sposób oczywisty przed Wysokim Sądem nie jest wprowadzana sprawa dotycząca tej skargi i jej treści, ale gdyby przyjąć takie stanowisko, to należałoby przyjąć odpowiednią tezę, że w zależności od treści inny jest organ właściwy do rozpatrzenia skargi. Taki dualizm mógłby wynikać tylko i wyłącznie z przepisów ustawowych, tak jak ustawodawca podzielił w przypadku kompetencji do rozpatrzenia skargi na Radę Gminy odpowiednio pomiędzy wojewodę i regionalną izbę obrachunkową, przyjmując oczywiście określony rodzaj spraw, a w sprawach finansowych regionalna izba obrachunkowa. W przeciwnym razie ten dualizm musiałby polegać na tym, że w zależności od treści inny organ rozpatruje skargę na ten sam powód. Wysoki Sądzie, nie znalazłem orzeczeń w podobnych sprawach. Być może jest to pierwsza sprawa, oczywiście na kanwie rozstrzygnięcia nadzorczego, która dotyka tych kwestii.
były pojedyncze czy szczątkowe orzeczenia sądu, gdzie sądy administracyjne na kanwie z reguły sporów o właściwość, spraw o właściwość, gdzie odrzucały wnioski, wypowiadały się niekiedy na temat organu właściwego. I w rozstrzygnięciu nadzorczym w odpowiedzi było przytoczone orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lipcu. Tamta sprawa dotyczyła bezczynności Rady Gminy. Rzeczywiście na kanwie tej sprawy sąd wypowiedział się, że organem właściwym jest Rada Gminy. Jednakże te przeciwne orzecznictwo, które podałem w skardze, chciałem jeszcze jedno, na jedno orzeczenie wskazać, którego nie ma w skardze, jak i praktyka organów nadzoru, naszym zdaniem, zdaniem Rady Miasta Lublin, moim jako komornika, jednoznacznie wskazuje, że tym organem właściwym powinien być wojewoda, to ten, który jest właściwy do rozpatrzenia skargi na Radę Gminy. Znalazłem w Wysokim Sądzie, aczkolwiek nigdy nie udało mi się znaleźć treści ani w bazie orzecznictwa, ale wielokrotnie cytowane, wskazywane postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 6 listopada 2003 roku. To jest sygnatura 3SA 2318/03, oczywiście NSA przed reformą. Powołuje się na to postanowienie m.in. wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 7 października 2010 roku, o którym wspomniałem w skardze. Otóż w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia nadzorczego, gdzie wojewoda podlaski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej, tu odpowiednio w Supraślu, w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie przewodniczącego Rady Miejskiej, wojewoda podlaski stwierdził, że powołał się również na to postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego 6 listopada 2003 roku, w którym sąd stwierdził, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na przewodniczącego rady jest wojewoda. Sąd stwierdził, iż skargę taką należy traktować jako skargę dotyczącą trybu pracy rady. Dlatego też w Wysokim Sądzie, tak jak podniosłem skardze, to rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego narusza przepisy prawa, uchwała była wydana zgodnie z przepisami prawa. Być może można mówić o wątpliwościach, ale rozstrzygnięcie nadzorcze nie powinno dotykać, naruszać, stwierdzać nieważności uchwał, gdzie są pewne wątpliwości prawne. Rada Miasta prawidłowo w oparciu o artykuł 231 w związku z 229 uznała, że tym organem właściwym jest wojewoda, stąd ta uchwała nie powinna być wyrugowana z obrotu prawnego, a skoro zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze, wnoszę jego uchwalenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Właśnie pokrótce, nie chcę powtarzać, już też zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym i w odpowiedzi na skargę wnoszę o oddalenie skargi. W całości podtrzymuję stanowisko zaprezentowane w rozstrzygnięciu nadzorczym i w odpowiedzi na skargę. Zamykam rozprawę. Po razie zostanie w składzie ustawowym tu obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu dzisiejszym sprawy ze skargi Rady Miasta Lublin na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 4 października 2017 roku. W przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie braku właściwości Rady Miasta Lublin do rozpoznania skargi uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. Proszę się sędzia sprawy zastanowić. Sprawa ta dotyczyła skargi w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego artykułu 229 następny. Zgodnie z artykułem 229, jeżeli przepis szczególnie określenie innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań działalności Rady Powiatu, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Wojewoda w zakresie spraw finansowych regionalnych, właściwa obrachunkowa. Z kolei punkt 3 artykułu 229 stanowi, że takim organem jest wójt lub prezydent miasta, wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych związanych z prawem kształtowym, czyli drugim Rada Gminy. Przepis ten zatem stanowi wyraźnie, jakie organy są powołane do rozpatrywania spraw skarg dotyczących wspomnianych podmiotów. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że kompetencje organów nie mogą być domniemane. Oznacza to domniemywanie, to oznacza, że tylko te podmioty, które są wskazane właśnie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w tym wypadku, mają uprawnienia do kontroli i rozpatrywania skarg na te jednostki. Jeżeli chodzi o stanowisko dotyczące Rady Gminy, to wyraźnie z tego przepisu wynika, że Rada Gminy jest upoważniona do rozpatrywania skarg na wójta, burmistrza, prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W żadnym wypadku przepis ten nie stanowi, że Rada Gminy może rozpoznawać drugie skargi na przewodniczących Rady Miasta. Jest tak również dlatego, natomiast trzeba powiedzieć o tym, że przewodniczący Rady Gminy nie jest żadnym organem. Nie jest żadnym organem, także nie jest organem wewnętrznym, jak tutaj wywodzono między innymi w toku postępowania.
Jego zadania ograniczają się do czysto technicznych. On ma za zadanie organizować sesje rady gminy i je prowadzić. Natomiast sąd zgadza się z takim stanowiskiem, że w tym zakresie on działa w ramach rady. Nie ma tutaj, skoro nie jest żadnym organem odrębnym od rady i nie jest żadnym organem wewnętrznego rady, więc trzeba powiedzieć, że wszystkie jego czynności mieszczą się w granicach działalności rady. To zaś uzasadnia to stanowisko, że w takim wypadku ma zastosowanie artykułu 229 ust. 1, że w takim wypadku do rady gminy te skargi rozpatruje wojewoda. I takie stanowisko sąd uznał za uzasadnione i przekonujące tutaj w poprzednich dowodach skargi, które przytoczone również zostały stanowisko wojewódzkich sądów administracyjnych, między innymi odparcie tej tezy i rozstrzygnięcia na zawrze innych wojewodów dotyczących tej mocny. Odpis sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie stroną doręczony. Pana Macenasa nie poucza, ale ponieważ pani nie prezentuje się jako, nie przedstawia się jako radca prawny, to muszę udzielić tej informacji. I po otrzymaniu odpisu sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem jest 30 dni na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Z tym, że skarga może być wniesiona przez pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. To wszystko. Dziękuję.